Jakbyście się zastanawiali, czy czasem sequel, nie wiem, drugi sezon serialu może być lepszy, może być, ale jest to tak rzadki case i to zarówno w serialach, jak i w grach, więc zobaczmy sobie listę sequeli, które przebiły oryginał. Let's go. Nie jest łatwo stworzyć sequel, który nie dorówna, jest. A tym bardziej przewyższy oryginał. Nie oczekiwania... jest. Ja powiedziałbym, że tutaj Resident Evil. Im dalej, tym lepiej, chociaż nie zawsze oczywiście były wzloty i upadki, aczkolwiek na przykład druga część jest lepsza od pierwszej, trzecia jest gorsza od drugiej, czwarta jest lepsza od trzeciej, potem piąta i szósta moim zdaniem dno, potem masz siódemkę, ósemkę, które są znacznie lepsze, bo wróciły do korzeni. Różnie to bywa, różnie to bywa. Red Dead Redemption 2 na pewno lepszy. Co jeszcze mamy? Assassin's Creed'y? Nie mam zielonego pojęcia. No. Możliwe, możliwe. 5 sekund materiału, 5 sekund materiału dałem obejrzeć i teraz będę gadał przez następne 10. No tak to wygląda, tak to wygląda. No w tytule mamy Half-Life'a, Warcraft'a i Silent Hill'a. No Silent Hill 2 to jest totalna legenda, nie? Już wkrótce dowiemy się dlaczego, bo w październiku, na początku, tydzień przed premierą Silent Hill'a 2 Remake będziemy grać w oryginalnego Enhanced Edition, tam po prostu sobie weźmiemy zmodowane, takie dość ładne, już nawet mam pobrane i będziemy sobie pykać i porównywać, jak to wygląda. I tak, Silent Hill 2 ponoć jest lepsze od jedynki dużo. Fanów rosną, a presja na twórców jest ogromna. Ale no. Niektórym tytułom udało się to w sposób mistrzowski. Czy Gothic 2 jest lepszy od Gothica 1? Dużo ludzi mówi, że tak, ale Gothic 1 po prostu to legenda. Stając się legendami w świecie gier. Dziś przyjrzymy się kilku tytułom, które nie tylko sprostały oczekiwaniom fanów, ale i stały się najlepszymi sequelami w historii. Gdy w 98 roku Valve wypuściło Half-Life, gra z miejsca zdobyła status rewolucyjnej. Była to pierwsza strzelanka, która połączyła dynamiczną akcję z wciągającą fabułą. Ominął mnie hype na Half-Life'a totalnie. Znaczy jasne, zna się mema, że Valve nie umie liczyć do 3 i tak dalej, ale chyba nie grałem nigdy w Half-Life'a, powiem wam szczerze. Taka ciekawostka. Może kiedyś by wypadało w ramach jakiegoś retro dnia na streamie, ale nie zmierzyłem się z legendą Half-Life'ową. Same dobre rzeczy o tej grze słyszałem, to na pewno. Nigdy mi się nie zdarzyło chyba hejtu na Half-Life'a słyszeć, jak już to na Gabe'a, że trójki mu się nie chce zrobić. Ale faktycznie Half-Life chyba był grą, która bardzo mocno wyznaczyła trendy, nie? W tamtych czasach. Tak mi się wydaje. Rywników filmowych. Gracze wcielali się w Gordona Freemana, naukowca, który musi przetrwać katastrofę w laboratorium Black Mesa. Half-Life stał się natychmiastowym klasykiem, ale to właśnie jego sequel, Half-Life 2. Przez nią 2, CS powstał? A to kwestia silnika, nie? Chyba. CS był modem do Half-Life'a. Nawet nie wiedziałem. Nie znałem historię, wiecie, z Warcraftem i z Dotą i tak dalej, ale nie miałem pojęcia, że CS był modem do Half-Life'a. Albo miałem pojęcie, a zapomniałem? No nie wiem, w każdym razie dziwi mnie ta informacja. O proszę, całe życie się człowiek uczy. Trofe w laboratorium Black Mesa. Half-Life stał się natychmiastowym klasykiem, ale to właśnie jego sequel, Half-Life 2, na dobre zdefiniował. No tak, częściej się mówi o dwójce, no. Wideo. Wydany w 2004 roku Half-Life 2 przeniósł graczy do dystopijnego świata kontrolowanego przez kombinat, w którym to Gordon Freeman już jako bohater ludzkiego ruchu oporu musiał stawić czoła nowym wyzwaniom. Gra wprowadziła szereg innowacji, które na zawsze... Mega fajnie, że zrobili grę o tym, o krewnym Morgana Freemana. Jakby, no, ciekawy życiorys miał, także dobrze, że zasłużył na swoją gierkę. Zmieniły branżę gier. Przede wszystkim Half-Life 2 zrewolucjonizował sposób interakcji gracza ze światem gry. Wykorzystanie silnika fizycznego Source pozwoliło na wprowadzenie zaawansowanej fizyki do rozgrywki, co stało się jednym z największych atutów gry. Dla przykładu kultowy już Gravity Gun pozwalał graczom manipulować obiektami w otoczeniu. Czy Gravity Gun nie jest w sumie czymś, co chyba w Portalu potem zostało bardzo mocno wyeksploatowane jako pomysł? Tak mi się wydaje, że to była taka... Portal się mógł tym inspirować. Który był wcześniej niespotykany. Możliwość używania przedmiotów jako broni, tworzenia pułapek i rozwiązywania zagadek fizycznych dodała rozgrywce głębi i satysfakcji, jakiej wcześniej nie było. Fabuła Half-Life 2 była kontynuacją historii Gordona Freemana, ale jednocześnie wprowadzała nowe, mroczne wątki, które budowały napięcie i pogłębiały imersję. Świat przedstawiony w grze był bogaty w detale. Od zniszczonych ulic City 17 po tajemnicze obce struktury się, jakby każdy element otoczenia opowiadał swoją... Od zniszczonych ulic City 17 po tajemnicze obce struktury. Każdy element otoczenia opowiadał swoją historię, Jezu. Co sprawiało, że gracze czuli... Ty jak na 2004 rok, to ten świat wydaje się całkiem spory i taki dość otwarty mimo wszystko, że możesz sobie tutaj latać po tych lokacjach między tymi budynkami, sprawdzać samemu we własnym tempie to wszystko. Tak to przynajmniej wygląda. ...czuli się, jakby byli częścią tego zrujnowanego świata. Warto też wspomnieć o postaciach. Half-Life 2 wprowadził takie ikony jak Alyx Vance, która szybko stała się
ulubienicą fanów. Interakcje z Gordonem były... A wyszedł Alex, nie? Na VR-a chyba to jest coś, coś widziałem, że jest Half-Life Alex. Naturalne i budowało emocjonalną więź, co było rzadkością w tamtych czasach. Wrogowie jak bezwzględne oddziały kombinatu i przerażające headcraby byli zarówno wyzwaniem, jak i kluczowym elementem budującym atmosferę gry. Narracja w Half-Life 2 była również jednym z jej mocnych punktów. Podobnie jak w poprzedniej części, Valve zrezygnowało z tradycyjnych przerywników filmowych na rzecz opowiadania historii poprzez interakcje z otoczeniem i postaciami. I dużo lepiej, bo wiele razy masz taki moment, element nudy. Bardzo często w cutscenkach, które nie zawsze mogą wyjść idealnie, właśnie w przerywnikach po prostu filmowych, masz taki quit moment, w którym myślisz sobie, kurde, no spoko, ale nie nadążam. A jak gra ci każe uczestniczyć w cutscence na swój sposób, no to to od razu wciąga, nie? Gracz nigdy nie tracił kontroli nad gra. Jakby, no właśnie, nie tracisz kontroli nad postacią, przez co cały czas czujesz, żebyś grał, nawet jeżeli gra ma akurat moment opowiadania ci historii, a niekoniecznie bawienia się gravity gun czy strzelaniem, czy czymkolwiek, nie? Więc nie czujesz, że coś się zmieniło, tylko po prostu zostało zrobione delikatne przejście w innym kierunku rozgrywki. I to jest fajne. Donem Freemanem, co pozwalało na jeszcze większe zanurzenie się w świat gry. Dialogi i sytuacje, które napotykał gracz, były naturalnie wplecione w rozgrywkę, co sprawiało, że świat wydawał się żywy i autentyczny. Jak na tamte czasy, to musiało robić mega wrażenie. Warto także wspomnieć o oprawie graficznej i dźwiękowej gry. Silnik Source nie tylko pozwolił na zaawansowaną fizykę, ale także na stworzenie... Ale zobaczcie, jaki to jest paradoks, nie? Że cutscenki z reguły wydają się czymś, co jest takie wysokobudżetowe. Że o kurde, wyrenderowali albo zrobili coś takiego niesamowitego, że teraz taka piękna historia zostanie nam opowiedziana. A znacznie lepsze wrażenie gameplayowe niejednokrotnie robią po prostu imersyjnie wplecione dialogi i interakcje, które są znacznie tańsze do zrobienia, może nie łatwiejsze do zrobienia od strony dewelopera, bo tak to zlecisz cutscenkę, zlecisz scenariusz i tyle, a tak to musisz to wpleść tak, żeby gracz za każdym razem faktycznie mógł to zobaczyć i mógł to dostrzec. Ale jednak myślę, że dobry balans, no tutaj oczywiście do ulubionych Souls-like'ów porównam, że jeżeli chcesz eksplorować fabułę, no to jej zarys dostaniesz cutscenkami przed bossami, ale ogólnie no to musisz se sam latać i odkrywać, nie? Imponującej grafiki, która jak na swoje czasy była niezwykle realna. Powiedz to Wukongowi, ja też nie mówię, że cutscenki to jest coś, co psuje grę. Mówię tylko, że niejednokrotnie się zdarza, że brak cutscenek, a włączenie imersyjnych dialogów może grze służyć. I w przypadku Half-Life'a tak było. Styczna. Detale, takie jak animacje twarzy postaci, były przełomowe i do dziś pozostają jednym z najwyżej ocenianych aspektów gry. Udźwiękowienie Half-Life przełomowe. 2004 rok, dobrze wyglądający ryj, nie? Kurde, ja pamiętam Kangur Kakao, to nie było tak kolorowo. I do dziś pozostają jednym z najwyżej ocenianych aspektów gry. Udźwiękowienie Half-Life 2 również odgrywa kluczową rolę, budując napięcie i wzmacniając atmosferę. Charakterystyczne dźwięki syreny ostrzegawczej kombinatu, odgłosy z walki, czy przerażające ryki obcych stworzeń były perfekcyjnie zrealizowane, nie pozwalając graczom zapomnieć o sytuacji, w jakiej się znajdują. Half-Life 2 zyskał uznanie zarówno krytyków, jak i graczy, stając się jednym z najbardziej wpływowych tytułów w historii. Gra zdobyła liczne nagrody, w tym tytuł gry roku, a jej wpływ na rozwój gatunku FPS jest nie do przecenienia. Kurde, musimy kiedyś to postreamować. No, Warcraft 3 jest gierką, w której spędziłem pół godziny i wyłączyłem i nigdy do niej nie wróciłem, ale nie dlatego, że mi się nie podobała, tylko jakoś tak po prostu mi się skipnęło i poszedłem w stronę grania w Heroesy jednak. A w WoWa grałem, nie? W WoWa grałem, w postacie kojarzę i z Warcrafta też oczywiście właśnie wszystko to mniej więcej znam, orientuję się, kim jest, kurde, nie wiem, Thrall Anduin bleble, czy inna Jaina Proudmoor, tak? Ale jednak Warcrafta dokładnie nie ruszyłem. I wypadałoby. Ale Reign of Chaos, no ponoć świetna kontynuacja. Seria Warcraft od Blizzarda jest jedną z najważniejszych w świecie strategii czasu rzeczywistego. Kurde, RTS-y to się tak kiepsko teraz sprzedają. Dlatego tak mało ich wychodzi i dlatego tak mało firm się decyduje. Wiecie, czemu nie ma StarCrafta nowego? Z wielu powodów, ale jeden z tych powodów jest taki, że StarCraft zarobił dokładnie tyle, ile jeden mount 15-dolarowy w sklepie z mikrotransakcjami w WoWie. I to nie jest żart, to są prawdziwe statystyki. Pierwsze dwie części gry, Warcraft Orcs and Humans i Warcraft 2 Tides of Darkness, prowadziły graczy do fantastycznego świata Azeroth, a przedstawiona w nich walka ludzi z orkami stała się kultową historią znaną wszystkim fanom strategii. Jednak to Warcraft 3, wydany w 2002 roku, zdefiniował na nowo nie tylko serię, ale i cały gatunek RTS. Jednym z kluczowych elementów, które wyróżniały Warcrafta 3, było wprowadzenie bohaterów, potężnych jednostek, które mogły zdobywać
doświadczenie, poziomy i używać specjalnych umiejętności. Bohaterowie stali się centralnym punktem rozgrywki, co wprowadziło element RPG do tradycyjnego modelu RTS-a. Gracze musieli nie tylko zarządzać swoimi armiami, ale także dbać o rozwój swoich herosów, co dodawało głębi i złożoności strategii. Bohaterowie tacy jak Arthas, Thrall czy Illidan stali się ikonami serii i historie były kluczowym elementem narracji gry. Fabuła gry nie była typową epicką historią. Jeszcze warto dodać, że miałeś bardzo dobre podwaliny pod społecznościowe działanie, bo tworzenie map, tworzenie modów, tworzenie trybów, tworzenie gier multiplayer narodziło choćby Dotę, tak? W Warcraftie trzecim. I to jest coś, na co ludzie bardzo się wkurzyli, jeżeli się dobrze orientuję, przy remasterze Warcraft 3 Reforged, gdzie oni przypisali sobie prawa do tworzonych map przez graczy, tak? Żeby nie było case'u jak z Dotą. Tam ogólnie dużo było zamieszań. Warcraft 3 był naprawdę genialny jak na swoje czasy, z tego co się orientuję. Fantazy, a łączącą losy kilku różnych frakcji wielowątkową opowieścią o zdradzie, odkupieniu i wojnie. Gra wprowadziła graczy do konfliktu pomiędzy ludźmi, orkami, nocnymi elfami i nieumarłymi, z każdą frakcją posiadającą własną kampanię. Historia Arthasa, który z bohatera ludzi stał się upadłym księciem i władcą nieumarłych, stała się jednym z najbardziej pamiętnych wątków w historii gier wideo. Kampanie były starannie zaprojektowane, z każdą misją wnoszącą coś nowego do fabuły i rozgrywki. Natomiast wprowadzenie trójwymiarowej grafiki pozwoliło na stworzenie bardziej złożonych map i dynamicznych scen bitewnych, które były wizualnie imponujące. Kolejnym elementem, który przyczynił się do sukcesu... Ciągało to bardziej, zwłaszcza na tamte czasy. Jak myślałeś sobie o tych wszystkich innych grach i o konkurencjach w gatunku, no to trójwymiar robił robotę. Od razu to był jeden z punktów, które przyciągały. Grafika zawsze była takim elementem, który macie przyciągnąć. Gameplay cię oczywiście zachowa i gameplay w Warcraftie 3 był bardzo dobry, ale grafika jednak powodowała, że oczy ludzi wędrowały bardzo często właśnie w stronę Warcrafta na początku. Warcrafta 3 była możliwość tworzenia własnych map i modyfikacji za pomocą edytora World Editor. To właśnie dzięki temu narzędziu narodziły się mody, które później przekształciły się w samodzielne gatunki gier, tak jak Defense of the Ancients, czyli oczywiście Dota, która stała się protoplastą gier typu MOBA. Społeczność graczy miała ogromny... No tak, gdyby nie Warcraft 3, to nie mielibyście League of Legends, pośrednio patrząc. Wpływ na rozwój gry, co sprawiło, że Warcraft 3 stał się czymś więcej niż tylko grą. Stał się platformą dla kreatywności. Warcraft 3 Reign of Chaos zdobył ogromne uznanie i liczne nagrody i spełnił oczekiwania wszystkich. Niesamowite jest to, jak Blizzard się stoczył, nie? Z takich najlepszych, z najlepszych po prostu na rynku koksów. Teraz mają same rekordy, jeżeli chodzi o najniżej oceniane rzeczy, zarówno przez krytyków, jak i przez graczy. Ja pieprzę. Gra nie tylko zdefiniowała standardy dla przyszłości. Ale tam w zasadzie to bardzo dobrze ktoś kiedyś opisał. Przestańcie myśleć nostalgią, to jest Blizzard tylko z nazwy, bo ludzie, którzy faktycznie pracowali i wkładali z siebie 100% w te firmy, już dawno ich tam nie ma, nie? Więc no to jest trochę prawdy, że jesteśmy dojeni, bo myślimy sobie Blizzard, ale Blizzard 20 lat temu, a Blizzard teraz są dwa różne Blizzardy, nie? Zdobył ogromne uznanie i liczne nagrody i spełnił oczekiwania wszystkich fanów. Gra nie tylko zdefiniowała standardy dla przyszłych strategii, ale także zainspirowała pokolenia graczy i twórców gier. Silent Hill 2, wydany przez Konami w 2001 roku, jest często uważany za jedno z największych osiągnięć w gatunku survival horroru. Pierwsza część serii, która zadebiutowała w 1999 roku, była przełomem w budowaniu atmosfery i psychologicznego napięcia w grach wideo. Jednak to właśnie druga odsłona wyniosła tę formułę na zupełnie nowy poziom, oferując graczom jedną z najlepszych gier w gatunku. Fabuła Silent Hill 2 skupia się na Jamesie Sunderlandzie, który przybywa do mrocznego miasteczka Silent Hill po otrzymaniu listu od swojej zmarłej żony Mary. To, co James odkrywa w Silent Hill, jest podróżą przez jego własne poczucie winy, żalu i traumy. Gra w niezwykle subtelny sposób łączy elementy horroru z głębokim psychologicznym dramatem, oferując graczom opowieść, która zmusza do refleksji. To jest jak bardzo ta gra jest głęboka, bo dużo ludzi porównuje sobie o survival horror, czyli gra jak Resident Evil. Jasne, Resident Evil i Silent Hill budowały gatunek survival horrorowy od zarania dziejów. Natomiast gry są zupełnie różne, bo Silent Hill bawi się znacznie bardziej właśnie horrorem psychologicznym, a Resident Evil myślę, że po prostu tworzy ciekawy klimat i historię. Dużo też gra po prostu przeciwnikami, dużo też gra... Jakby wydaje mi się, że w Silent Hillu sfera umysłowa znacznie bardziej działa pod kątem horroru, a w Residencie dużo częściej ta akcyjna, ta reakcyjna, ta zaskoczeniowa sfera, nie? ...nad ludzką naturą i moralnością. Każda napotkana postać, każde miejsce i każda zagadka w grze mają swoje symboliczne znaczenie, co sprawia, że fabuła Silent
Silent Hill 2 jest pełna ukrytych warstw i interpretacji. Jeden z najważniejszych elementów, które wyróżniają Silent Hill 2, jest atmosfera gry. Miasteczko Silent Hill jest niemalże osobnym bohaterem. Jego mroczne, opustoszałe ulice z powite mgłą tworzą niepowtarzalny klimat grozy i niepokoju. Nie mogę się doczekać tego remake'u. Dźwięk odgrywa kluczową rolę w budowaniu napięcia. Ambientowe dźwięki Ja po tym gameplayu, co oglądaliśmy nowym z remake'u Silent Hilla, to wydaje mi się, że ta gra będzie dobra, ale po prostu nie będzie warta swojej ceny, która jest ogromna i nie będzie wybitna, ale może być dobra. Dzięki niespokojna muzyka autorstwa Akiry Yamaoki wciągają gracza w ten koszmar. Każdy krok w Silent Hill budzi lęk, a uczucie niepewności i zagrożenia towarzyszy graczowi od początku do końca. Mechanika rozgrywki, choć prosta, doskonale służy budowaniu napięcia. System walki jest celowo toporny, nieprecyzyjny, co potęguje uczucie bezradności w obliczu przerażających potworów, takich jak kultowy już piramidogłowy. Gra nie tylko skupia się na walce, lecz także na eksploracji i rozwiązywaniu zagadek, co zmusza gracza do myślenia i analizowania otoczenia. Każda zagadka w grze jest nie tylko logicznym wyzwaniem, ale również odzwierciedla w jakiś sposób psychikę Jamesa. Warto również wspomnieć o wizualnym stylu gry. Choć grafika Silent Hill 2 może wydawać się przestarzała w porównaniu do dzisiejszych standardów, to jej artystyczne wykonanie pozostaje wyjątkowe. Mroczne, zdeformowane lokacje, przerażające projekty potworów i charakterystyczna mgła tworzą obraz, który na długo pozostaje w pamięci. Te elementy w połączeniu z niezwykle dojrzałą narracją sprawiają, że Silent Hill 2 jest nie tylko grą, ale także doświadczeniem emocjonalnym. Dlatego należy mu się tytuł jednej z najlepszych kontynuacji w historii. Sequele, które dziś omówiłem, są dowodem na to, że kontynuacje mogą nie tylko dorównać oryginałom, ale także je przewyższyć. Oj, jak najbardziej. Half-Life 2, Warcraft 3 i Silent Hill 2 to tytuły, które zdefiniowały na nowo swoje gatunki i wyznaczyły nowe standardy dla całej branży gier wideo. Jak tak sobie o tym pomyślę, to jeszcze masz God of War'a na przykład, którego sequele, jak nie trzymały poziom, to myślę, że trójka nawet była lepsza od pozostałych dwóch części. Tak samo niektórzy mogliby powiedzieć o Wiedźminie. Oczywiście wiadomo, co zapytasz osobę, to inaczej ci powie, ale dużo ludzi uznaje Wiedźmina 3 za najlepszego, dużo ludzi uznaje Wiedźmina 2 za najlepszego. Fallouty też były do pewnego momentu coraz lepsze. Jest, kurde, kilka serii, które radziły sobie z tworzeniem, z mierzeniem się z legendą pierwszej części, tak? Bo często jest tak, że się pikuje na samym starcie, robi się dobrą rzecz, wychodzi to i masz takie, dobra, zróbmy kontynuację, skoro się tak dobrze sprzedało, tylko że kurczę, już nie ma tego czegoś, nie? Często tego czegoś brakuje, że może to jest kwestia tego, że właśnie motywacją jest często zarobek albo pociągnięcie tematu, a niekoniecznie wymyślenie czegoś od zera. Kto wie? Jest dużo czynników, które powodują, że raczej większość sequeli się nie udała i mówi się o konkretnych przypadkach. Tak czy inaczej, widzowie z YouTube'a, jeżeli to oglądacie na YouTubie, zostawcie w komentarzu jakąś gierkę, jakiś sequel, który waszym zdaniem jest lepszy od pierwszej części. Ciekawy, co tam wynajdziecie.